Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku prognozy na 2022 rok. Ale na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich z Państwa, którzy chcą śledzić mój portfel, jak inwestuję na indeksach giełdowych, na Forexie, na obligacjach, na surowcach, a nawet na Bitcoinie, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Prognozy na 2022 rok. Czas podsumować ostatnie prognozy, uaktualnić je na chwilę obecną i przedstawię Państwu, jak widzę to, co może się wydarzyć. Jeszcze raz podkreślam, to są luźne przemyślenia. Oczywiście pamiętajcie Państwo, my na rynkach finansowych dopasowujemy się do sytuacji, czyli reagujemy, a nie prognozujemy. Nie stawiamy swoich pieniędzy na prognozy, tylko reagujemy, jeżeli coś się nie zgadza z tym, co nam podpowiada intuicja i doświadczenie. Dlatego bardzo luźno podchodzę do tego, co za chwilę będę Państwu mówił i nie będę się rzeczywiście przywiązywał do tego, jeżeli rzeczywista trajektoria zachowania różnych instrumentów finansowych będzie inna niż to, co za chwilę będę Państwu przedstawiał. Oczywiście najważniejszym wyzwaniem 2022 roku na całym świecie będzie inflacja. To, czy inflacja zachowa się tak samo, jak prognozują teraz banki centralne, które sygnalizują, że ona osiągnie swoje apogeum w pierwszym kwartale w przyszłym roku, w tym roku 2022, i czy rzeczywiście tak będzie i czy uda się zapanować nad tym zjawiskiem. Bo jeżeli tak się stanie, no to wtedy jest bardzo prawdopodobne, że będziemy świadkami reakcji rynków na to, że dynamika wzrostu inflacji powoli zaczyna spadać. Co jest istotne i ważne, to fakt, że banki centralne reagują rozbieżnie na to, co się teraz dzieje na inflacji, dlatego twierdzę, że inflacja jest wyzwaniem, ponieważ banki centralne podzieliły się. Część, zdecydowana większość banków centralnych już podnosi stopy procentowe, bądź też zamierza w tym roku, czyli w 2022, zacząć je podwyższać. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii już doszło do podwyżki stóp procentowych, oczywiście w naszym regionie stopy procentowe idą już wyraźnie do góry. I oczywiście są też ważne banki centralne, najważniejszym jest oczywiście ECB, gdzie stopy procentowe mają pozostać na niezmienionym poziomie. I ECB cały czas twierdzi, że inflacja jest problemem przejściowym, że ona wkrótce minie. I zobaczymy, kto będzie miał rację, więc 2022 rok wydaje się być takim niezwykle ciekawym rokiem. Będziemy patrzeć, które banki centralne dobrze zareagowały, dobrze zdiagnozowały to, co się dzieje w gospodarce, w inflacji, a które źle zdiagnozowały ten obraz, ponieważ jeżeli okaże się, że któryś bank centralny źle zdiagnozował sytuację, to prawdopodobnie odbije się to w kolejnych latach na jego gospodarce. Natomiast ci, którzy obstawią dobrze, mogą na tym wyjść zdecydowanie lepiej. Jeżeli Europejski Bank Centralny zatem dobrze obstawi, że inflacja jest przejściowa, no to wzrost gospodarczy może się utrzymać i być naprawdę wyjątkowo wyraźny w przyszłych kwartałach, w przyszłych latach właśnie w strefie euro. Natomiast jeżeli Europejski Bank Centralny się pomyli, no to tutaj czeka nas naprawdę bardzo spora deprecjacja europejskiej waluty i tutaj w ogóle gospodarki strefy euro mogą odczuć to niezwykle istotnie, zwłaszcza po poziomie życia obywateli, co oczywiście powinno doprowadzić do kolejnych kryzysów w krajach południa Europy, ale oczywiście będzie w miarę suchą stopą przechodziły to takie kraje jak Niemcy czy też Holandia, które korzystają na tym, że euro jest generalnie walutą teraz osłabioną, więc banki centralne, inflacja to jest wielkie wyzwanie. I co jest także, na co należy jeszcze zwrócić uwagę? Inflacja jest wyzwaniem także pod innym względem, ponieważ jeżeli okaże się, że inflacja wymyka się spod kontroli, czyli nie zachowuje się tak, jak te ścieżki inflacyjne banków centralnych zakładają, jeszcze raz przypomnę, że szczyt inflacji ma być odnotowany w pierwszym kwartale w tym roku, 2022, no to wtedy należy spodziewać się, że inwestorzy zauważą, że wymykająca się inflacja spod kontroli będzie odpowiadała temu, co się działo w latach 70. w gospodarce, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, kiedy mieliśmy do czynienia, później zostało to określone jako stracona dekada, przez wiele lat
Gospodarka borykała się z podwyższonym poziomem cen, inflacja w Stanach Zjednoczonych przekraczała 10%. Więc jeżeli tak się teraz stanie, no to inwestorzy mogą dojść do wniosku, że trzecia dekada XXI wieku odpowiada mniej więcej temu, co się działo w latach 70. w gospodarce światowej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, i być może zostaną podjęte decyzje, że aby wyzwolić się z tych okowów inflacji, należy zastosować te same narzędzia, które pozwoliły w latach 70. wyjść z tej bardzo wysokiej inflacji, a to prowadziło do tego, że stopy procentowe generalnie zaczęły być bardzo mocno podwyższane, i to po pierwsze stłumiło aktywność gospodarczą, sprawiło, że gospodarka była na jałowym biegu, wzrost gospodarczy był bardzo niemrawy, ale za to w perspektywie wielu kwartałów i później lat udało się stłumić tą inflację, i były to podstawy ku temu, żeby w latach 80. amerykańska gospodarka rozwinęła znowu skrzydła i znowu się zaczęła dynamicznie rozwijać. Więc miejmy nadzieję, że inflacja nie będzie problemem w następnych latach, chociaż może się tak wydarzyć, i ta inflacja będzie naprawdę jednym z najważniejszych wyzwań dla całego świata na 2022 rok. I oczywiście to, że banki centralne różnie reagują na to zjawisko, powoduje, że stopy procentowe mają iść w górę, i tutaj widzicie Państwo już na tych wykresach, które publikuję, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie pójdą 3 razy do góry w tym roku, a kto wie, może nawet to będzie więcej podwyżek. W Wielkiej Brytanii bardzo podobnie. Najbardziej dynamiczne podwyżki stóp procentowych w krajach rozwiniętych mają być w Nowej Zelandii, i tutaj wydaje się, że za rok nowozelandzka waluta będzie jedną z najbardziej atrakcyjnych do tego, żeby inwestować, trzymać w niej kapitały. A jeżeli chodzi tutaj o nasz region, to także należy oczekiwać, że już podwyżki stóp procentowych wyraźnie powyżej 2%, powyżej 3% będą takim wielkim zwiastunem wzrostu atrakcyjności naszych walut. Zwłaszcza ja mam tutaj na myśli krajową walutę, z powodu tego, że gospodarka Polski jest bardzo duża, rynek jest najbardziej rozwinięty, tutaj złoty jest taką walutą, która może być szybko wymieniona w dużych ilościach, więc inwestorzy, bazując na tym, co się dzieje w gospodarce, jaka jest sytuacja w regionie, wolą wybierać złotego niż tam forinta czy czeską walutę. Więc moim zdaniem, jeżeli stopy procentowe przekroczą pułap 2-3%, no to wtedy atrakcyjność złotego zacznie rosnąć, każda kolejna podwyżka będzie zwiększała jego atrakcyjność. Wiecie Państwo na tych wykresach, które pokazuję, że punkty swapowe na roczne, punkty swapowe na euro złotym przekroczyły już barierę 2000 pipsów, czyli 20 figur na rok, dając stopę zwrotu samego posiadania złotego krótkiej pozycji na euro złotym w okolicach 4-5%. Więc jeżeli dodatkowo nałożą się na to czynniki takie lokalne, typu, że środki z Unii Europejskiej zaczną napływać do naszej gospodarki, no to skala umocnienia złotego może być naprawdę ogromna. Generalnie stawiam na taki scenariusz, że to prawdopodobnie się stanie. I będzie się powtarzał scenariusz z lata 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, kiedy też pojawiły się pierwsze przepływy z Unii Europejskiej i dodatkowo mieliśmy wysokie stopy procentowe. To w naturalny sposób sprawiało, że złoty, później nasz region, poprzez inwestycje w obligacje, a w kolejnych kwartałach na rynku akcji, doprowadził do wielkiej hossy lat 2004-2007. Moim zdaniem jest duża szansa na to, że ten scenariusz się powtórzy, a 2022 rok będzie dla rynku złotego bardzo atrakcyjny, i spodziewam się aprecjacji krajowej waluty, zwłaszcza w drugiej połowie przyszłego, czyli 2022 roku. A teraz coś słychać na giełdach papierów wartościowych, ponieważ to, że podwyżki stóp procentowych mają pójść w górę, mają mieć miejsce, stopy procentowe mają pójść w górę, a w niektórych regionach już stopy procentowe zaczęły iść w górę, będzie w naturalny sposób negatywnie działało na rzecz akcji. Dlatego moim zdaniem perspektywy na 2022 rok dla akcji, dla indeksów giełdowych, nie są optymistyczne, i moim zdaniem ten rok będzie negatywny dla akcji. Moim zdaniem podwyżki stóp procentowych i w ogóle oczekiwania co do podwyżek odbiją się negatywnie na wynikach mniej więcej już od drugiego kwartału tego 2022 roku, więc w naturalny sposób będzie to wpływało na obniżenie oczekiwań i wycen tych spółek, więc indeksy giełdowe powinny spadać, a im bliżej końca 2022 roku, tym perspektywy dla akcji powinny być jeszcze słabsze.
Rynek będzie tutaj już rzeczywiście dyskontował wpływ podwyżek stóp procentowych w 2023 na wyceny, więc tutaj im bliżej końca roku, tym moim zdaniem akcje powinny się zachowywać gorzej. W moim takim scenariuszu bazowym rok 2022 na indeksie giełdowym S&P będzie mniej więcej odpowiadał temu, co się działo w roku 2018. Były co prawda były tam momenty wzrostów indeksów giełdowych, ale cały rok okazał się być negatywny dla tego indeksu i w ogóle myślę, że ten scenariusz zacznie się powielać. Jest to bardzo moim zdaniem duża szansa na to, że tak będzie. A jeżeli chodzi o giełdę polską, to moim zdaniem to, że podwyżki stóp procentowych mają być większe niż zakładaliśmy jeszcze w listopadzie, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą kumulacją pierwszej tej fali spadkowej, będzie prowadzić do tego, że początek przyszłego roku raczej nie będzie optymistyczny dla polskich akcji. Moim zdaniem akcje polskie będą pod wpływem podaży i tutaj cofnięcie w rejon nawet 2000 punktów na indeksie WIG 20 jest jak najbardziej realne do obserwacji, co później będzie się działo. Moim zdaniem zależy od tego, gdzie rynek zacznie prognozować, może być szczyt tego cyklu podwyżek stóp procentowych w naszym kraju, ponieważ każda podwyżka powyżej 3,5%, każde stopy procentowe powyżej 3,5% w Polsce nie są jeszcze w ogóle dyskontowane, więc gdyby rynek rzeczywiście zaczął dyskontować stopy na poziomie 4, a już nawet więcej procent, to tutaj skala spadków indeksów giełdowych powinna być znacząca i oczywiście najbardziej negatywnie powinno to wpływać na indeksy giełdowe związane z technologią, na te spółki, które dyskontują przyszłe zyski, a nie te bieżące i te, które już są teraz wypracowane, więc spółki technologiczne są najbardziej narażone, czyli te spółki value, czyli te spółki value są najbardziej, powinny być najbardziej odporne na wszelkie zawirowania z podwyżkami stóp procentowych, a te spółki growth, czyli te spółki właśnie technologiczne, są najbardziej narażone na podwyżki stóp procentowych, więc powinna zacząć się odwracać ta tendencja obserwowana od wielu lat, że spółki wzrostowe growth zachowują się lepiej niż spółki value, czyli te wartościowe. Moim zdaniem 2022 rok będzie idealny do tego, żeby obserwować odwrócenie się tych wieloletnich tendencji na korzyść tych spółek value, czyli tych spółek wartościowych. Jak będzie, zobaczymy. I oczywiście przejdźmy teraz do Forexu, ponieważ to, że podwyżki stóp procentowych w Stanach mają być nawet wyższe niż prognozuje Fed, niż wcześniej zakładano parę miesięcy temu, sprzyja umocnieniu amerykańskiego dolara w dalszej perspektywie, więc ten big long, o którym już mówiłem w ostatnich komentarzach, moim zdaniem jest jak najbardziej realistyczny, że będziemy świadkami umocnienia amerykańskiej waluty w perspektywie kilku kolejnych miesięcy. Myślę, że to pierwsze półrocze na pewno powinno być korzystne dla amerykańskiej waluty. To jest mój scenariusz bazowy. Co dalej oczywiście zobaczymy, ponieważ równolegle, zobaczcie Państwo, pamiętajmy, że stopy procentowe w strefie euro mają pozostać bez zmian, więc atrakcyjność fundamentalna amerykańskiej waluty będzie rosła i ona ma potencjał ku temu, żeby być dalej kontynuowana. Stąd też moim zdaniem rok 2022 jako całość powinien być korzystny dla amerykańskiej waluty, ale szczególnie pierwsze półrocze powinno być to takie przynoszące pewną kumulację siły amerykańskiej waluty, a co później oczywiście zobaczymy. Widać także to, że ta waluta euro ma potencjał ku temu, żeby się osłabiać, żeby być walutą finansującą pewnego rodzaju strategie inwestycyjne nastawione na ryzyko na całym świecie, a w przypadku spadków indeksów giełdowych byłby to idealny taki czynnik prowadzący do wzrostów euro-dolara z powodu zamykania strategii carry trade, więc moim zdaniem fale wzrostowe euro-dolara, które prędzej czy później kiedyś nastąpią, będą powiązane z tym, że spadki indeksów giełdowych wystąpią, więc strategia carry trade powinna być wykorzystywana, walutą finansującą powinno być euro, waluty inne, na których podwyższane są stopy procentowe, takie jak na przykład Nowa Zelandia, która jest takim krajem, gdzie stopy procentowe mają pójść najbardziej w górę z tych krajów rozwiniętych, są najbardziej atrakcyjne. Natomiast jeszcze ciekawie powinien zachowywać się funt brytyjski, gdzie także obserwujecie Państwo w moich komentarzach, mówię o tym, że jest stworzony wielki big short, czyli wielkie obstawianie, że funt brytyjski będzie spadał na wartości, pomimo tego, że kończymy tutaj na rekordowych poziomach siły brytyjskiej waluty na przestrzeni ostatnich kwartałów i lat.
Więc no, zobaczymy, czy te hedge fundy, które tak obstawiają osłabienie funta brytyjskiego, będą miały rację. Myślę, że początek przyszłego roku będzie bardzo tutaj emocjonujący i ciekawy, ponieważ no, te pozycje krótkie, te wielkie pozycje krótkie są budowane wbrew temu, że podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii następują szybciej niż wcześniej rynek to sygnalizował, co powinno teoretycznie dać umocnienie brytyjskiej waluty. Zobaczymy, kto jest silniejszy, kto będzie miał rację, czy te fundusze hedgingowe, ci spekulanci, ci duzi, czy też ogół rynku. No a rynek krajowej waluty, już mówiłem, raczej należy spodziewać się umocnienia krajowej waluty z potencjałem ku temu, żeby złoty się umacniał, zwłaszcza w drugiej połowie tego roku. No i teraz surowce. Na surowcach tendencja powinna być moim zdaniem prowadzona przez amerykańskiego dolara, ponieważ tak jak Państwo obserwujecie moje wpisy, obserwujemy cały czas rosnącą anomalię, dysproporcję między zachowaniem amerykańskiego dolara a surowcami na swoim indeksie. Zwykle jest tak, ta wieloletnia korelacja sygnalizuje, że jeżeli amerykański dolar się umacnia, to surowce spadają, a jeżeli amerykański dolar się osłabia, to surowce rosną na wartości. A teraz w ostatnich miesiącach, zwłaszcza od czerwca, w drugiej połowie tego roku, widzimy rosnącą rozbieżność. Amerykański dolar się umacnia, surowce dalej próbują rosnąć. Więc moim zdaniem ktoś wkrótce pęknie, moim zdaniem, jako że rynek surowcowy jest mniej płynny niż Forex, to pęknie rynek surowcowy i to on się pomyli, więc to moim zdaniem ryzyko krachu, jakieś ostrzeżenie co do potencjalnych spadków tutaj cen surowców wszystkich, i energetycznych, i metali, i różnego rodzaju tutaj innych tych soft commodities, więc ten rok powinien być negatywny, 2022 rok powinien być negatywny dla surowców. Myślę, że tutaj spadki powinny mieć miejsce, powinno się to tak zachowywać jak w tych prognozach, które widzieliście Państwo w ostatnich komentarzach banków dotyczące surowców na cały 2022 rok, więc moim zdaniem surowce będą spadać w tym roku i będziemy obserwować negatywne stopy zwrotu. A moim zdaniem ropa naftowa będzie tak zwanym wskaźnikiem wyprzedzającym inflację, więc jeżeli ropa naftowa będzie spadać, no to wtedy będzie potencjał ku temu, żeby się materializował ten scenariusz zakreślony przez banki centralne, że inflacja będzie osiągała swoje apogeum, szczyty w pierwszym kwartale 2022 roku. Zobaczymy, jak będzie. Później obligacje. Obligacje moim zdaniem będą także niezwykle interesujące. W tym roku stopy zwrotu z inwestowania w obligacje sięgają minus 10%, więc to jest naprawdę spora przecena. Obligacje są teraz zupełnie nie w modzie. Ale jeżeli rzeczywiście okaże się, że ta inflacja osiąga swoje apogeum, a stopy procentowe nie pójdą już dalej w górę, że rynek to prognozuje, nie będą się materializować te czarne scenariusze, no to wtedy moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że rok 2022 będzie rokiem obligacji. I to obligacje dadzą największą dodatnią stopę zwrotu. I oczywiście im bliżej połowy roku i zwłaszcza w drugiej połowie roku, no to wtedy obligacje powinny być szczególnie atrakcyjne i tutaj inwestorzy powinni na nie skupiać uwagę, czyli myślę, że te obligacje, zwłaszcza polskie, które już przekroczyły na rentowności poziom 4%, będą tutaj dość dobrym takim miernikiem zachęcającym do tego, do ryzyka, więc jak najbardziej moim zdaniem będziemy mogli obserwować potencjalne zakupy polskich papierów przez inwestorów zagranicznych, gdyby równolegle dochodziło do umocnienia krajowej waluty, więc w pierwszej kolejności moim zdaniem inwestorzy, którzy by wracali na rynek krajowy z zagranicy, z Wall Street czy też City, lokowaliby swoje aktywa w polskich obligacjach, oczekując na to, co się później wydarzy na polskiej giełdzie, która moim zdaniem w tym roku, w 2022 będzie negatywnie się zachowywać, ale perspektywy na 2023 będą się rysowały dobrze, jeżeli tylko ten scenariusz bazowy, czyli zakładający szczyt inflacji w pierwszym kwartale i to, że inflacja nie wymknie się ostatecznie spod kontroli, będą się materializowały. No i na sam koniec Bitcoin, czyli kryptowaluty, moim zdaniem będą cały czas ściśle powiązane z zachowaniem amerykańskich akcji, indeksów giełdowych, więc jeżeli indeksy giełdowe będą spadać, to pewnie także i Bitcoin będzie obrywał, a tutaj oberwanie Bitcoina może być poprzez, dzięki temu, że to jest bardzo mało płynny rynek, mogą być większe, i więc jeżeli uważam, że indeksy giełdowe w tym roku 2022 będą spadać, to także spodziewam się, że ten rok będzie negatywny dla Bitcoina, dla wszystkich innych kryptowalut, może dojść do
wyraźnych przecen i korekty. Więc, więc moim zdaniem nie będzie to dobry rok dla tych wszystkich, którzy inwestują w kryptowaluty. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, czyli podsumowując, negatywny 2022 rok powinien być dla indeksów giełdowych, dla surowców, negatywny powinien być dla euro, pozytywny powinien być dla amerykańskiego dolara, częściowo dla złotego, przede wszystkim powinny zyskiwać amerykańskie obligacje, a zwłaszcza także te polskie tutaj w naszym regionie, więc obligacje także powinny być dobrym takim miejscem do inwestowania. A jeżeli patrzymy na kryptowaluty, to ten rok powinien być negatywny, a surowce, tak jak już wspomniałem wcześniej, także powinny się negatywnie zachowywać, więc no nie prognozuję, że to będzie dobry rok dla złota, dla miedzi, dla ropy naftowej, dla tych wszystkich innych surowców typu soft i różnego rodzaju innych, które są handlowane na rynkach finansowych. Więc takie jest moje podsumowanie. Zobaczymy, co z tego się wykluje. Jeszcze raz przypominam, że my traderzy, my inwestorzy reagujemy, a nie prognozujemy. To są takie nasze luźne przemyślenia. Zobaczymy, co z tego będzie się materializować, co nie. Będziemy reagować, a nie prognozować. To jest klucz do sukcesu na rynkach finansowych, żeby reagować na zachowanie cen, a nie prognozować i ściśle trzymać się jakichś tutaj wybujałych swoich oczekiwań i pompować swoje ego. Więc moim zdaniem kluczem do tego, żeby przetrwać 2022 rok, jest reakcja, a nie prognozowanie. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak inwestuję w czasie HOSSY czy też BESSY, na indeksach giełdowych, na surowcach, na Forexie, na obligacjach, a nawet na kryptowalutach, do wysłania specjalnego maila, tutaj adres poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę wspaniałego 2022 roku, oczywiście trzycyfrowej dodatniej stopy zwrotu, wszystkiego dobrego, zdrowia, awansów, pieniędzy i miłości oczywiście. Do zobaczenia.